Kontynuujemy księgowanie faktur zakupu. W tej części zaksięgujemy faktury używając zamówień zakupu, czyli będąc na fakturze zakupu, na zamówieniu zakupu z tamtego miejsca zaksięgujemy dokument faktury. Użyjemy też funkcji pobierz wiersze przyjęcia i zaksięgujemy faktury zakupu używając zaksięgowanych w systemie przyjęć. Wejdźmy na zamówienie zakupu. Stworzymy sobie szybko nowe. Ja mam zamówienia zakupu dostępne w widoku głównym użytkownika. One w systemie nie znajdują się w zarządzaniu finansami. Tutaj już nie znajdziecie. Są w przetwarzaniu zamówień, w module zakupów lub w okienku wyszukaj. Można zamówienia zakupu odnaleźć. Stwórzmy sobie szybciutko nowe zamówienie. Wybierzmy naszego ulubionego dostawcę. Chciałbym od niego zamówić szprychy na magazyn niebieski w ilości 100 sztuk. Zamówienie zakupu jest takim dokumentem, z którego powstają dwa dokumenty księgowane. Pierwszym jest dokument przyjęcia zakupu, czyli dokument magazynowy, który wprowadza nam towar na stan. Drugim dokumentem jest faktura zakupu, która fakturuje i wycenia towar w magazynie. Oczywiście też zapisuje dane w księdze głównej. Dokument magazynowy nie robi żadnych ruchów w księdze głównej, tylko nim obracamy się w księdze magazynowej. Bardzo często ten proces jest rozdzielony właśnie pomiędzy magazyn a księgowość. W tym przypadku zadziałamy tak jak magazyn i księgowość po kolei, czyli w tej chwili zaksięgujemy sobie przyjęcie, później zaksięgujemy fakturę. Księgowanie odbywa się na podstawie tutaj tych czterech kolumn: ilość do przyjęcia, ilość przyjęta, ilość do fakturowania, ilość zafakturowana. System pilnuje, ile jeszcze zostało do przyjęcia, ile jeszcze zostało do zafakturowania. Przyjmijmy sobie tutaj całą ilość, czyli ilość do przyjęcia 100 i zaksięgujmy na razie samo przyjęcie. Oczywiście zaksięgowane przyjęcie tutaj w Nawiguj możemy sobie obejrzeć wszystkie nasze przyjęcia i wydrukować. System od razu zaktualizował wiersz. Ilość przyjęta 100, ilość do fakturowania także 100.